Muffinka, muffinka! Ja złapałam wróżkę, wróżkę złapałam! Co złapałaś? No wróżkę, prawdziwą wróżkę! Gdzie ją? Gdzie ona? My czekaj! Może zostanie z nami na dłużej! Ale przecież wróżki nie istnieją! Fresh, bo cię jeszcze usłyszy! Ty niedowiarku! Chcesz, żebym ci pokazała? No weź, pokaż. O, faktycznie! Musimy jej zrobić jakiś domek! Chodź mała, na razie prowizorycznie musisz spędzić czas tutaj. Nie może ci się nic w tym świecie stać. Dobra, Kitek, idziemy rozbić jej pokój. Ale najpierw... Widzowie, muszę zostawić... Kciuka do góry! Widzicie? Więc kciuka do góry i zaczynamy! Przepraszam. No już, mała, spokojnie, na spokojnie. Poczekasz sobie tutaj, a my... przejdziemy do stworzenia dla ciebie całego pokoiku. W sumie to cały domek jest. I to będzie sztos, to będzie jakby... akwarium dla wróżki? To jest pojemnik na wróżki, Muffinka, pojemnik. Już lepiej brzmi akwarium. Pojemnik! To takie terrarium bardziej, nie akwarium. Jak nazwiemy naszą wróżkę? Niech będzie... Pusin. Co? No pusinowa wróżka, co niech będzie, tak! Pusinowa wróżka! Słuchajcie, no nie! Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wy nazwalibyście naszą wróżkę! A my póki co nazwiemy ją... pusinową wróżką. Pusinowa wróżka! Co my tu mamy w środku? Dorwaliśmy to w... Dildzie! Co to jest? Patrzcie na to, ej! Czy to są grzybki na samym dole? Czy to ma świecić w ciemno? Nie, to wróżka będzie świecić, przecież, że wróżka będzie świecić. Ale to są muchomorki, Muffinka! Świerek ostatnio coś kręcił z muchomorkiem. Zobaczmy sobie. Obrazkowa instrukcja, no ja po prostu takie kocham. To chyba nie jest trudne, więc spokojnie, będziesz miała prześliczny pokoik. To będzie pokój tęczowy. Zobaczmy, co takiego mamy do stworzenia tego pokoiku. To jest wersja fioletowa, bo to jest jeden z moich dwóch ulubionych kolorów. Otwórz to. O, ej, to w ogóle jak wiaderko na wróżki, zobacz. Tak. No nie, bo ja chciałem coś fajnego. Czy to są diamenciki? Ej, podobno przywieźmy kijem, poczekaj. I to są diamenciki z Japonii. Tak, bo one były z automatu, wypadały jak nie udało wam się zdobyć nic innego. Więc sztosik, bo to idealne dla naszej pusinowej wróżki. Ja uwielbiam dzwoneczkę z Piotrusia Pana. Ona się nazywa chyba Cynka, jeśli się nie mylę. Ojeju, ale to jest ciężkie. To są kamyczki. Ale sztos! Ja wam nie opowiem, albo dobra, opowiem story time. Że zbierałaś kiedyś kamienie. Nie, znaczy to też. Ale jak byłam mała, mieliśmy coś takiego w jednej z ozdób w domu. I ja chcąc oszukać wróżkę zębuszkę, brałam takiego kamienia, lekko go malowałam na czerwone flamastery od krwi, brałam pod poduszkę i udawałam, że to mój ząb. Żartujesz! Ale wróżka... Nie no! Ale wróżka zębuszka się nigdy nie nabrała. No nic, przepraszam cię z wróżką zębuszko. No cóż, mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. A ja zobaczę, co takiego jeszcze tutaj mamy. Okej, mamy nasze dwa grzybki, nie, jest ich więcej. Mamy w moich ulubionych kolorkach, no nie no sztos. A one są styropianowe. Nie, to jest oczywiście grzybek podobny do styropianu. Ja bym tu najpierw tak przetarła, żeby to nie było w takich jakichś farfoclach. Tutaj jest, patrz, nasza wróżka będzie miała swoją podobiznę w tym akwarium. A ej, sztos, ładne. Ładne, no. I naprawdę fajne, czy to jest jakiś mech, czy coś takiego? No, taki mechek, kamyczki. I one jak się naświetlą na słońcu, to one później świecą, więc to naprawdę będzie świecić. Na razie to położymy tak przy słońcu. Wow, Muffinka, jak ty to wyczyściłaś. Można się w tym przejrzeć. Nie, w sumie nie da się. Ale prawie. Przechodzimy do pakowania. Co według instrukcji idzie pierwsze? W sumie to wszystkie kamyczki idą pierwsze. I wszystkie diamenciki. Kitek, co ty zabrałeś? Nie zabrałem nic. Kitek. Nie zabrałem nic. Dobrze, że czemu ja bym ci to zabrać? Pusinowa się obrazi. I naprawdę nic nie zabrałem. O co ci chodzi? Dobra. Zaczynamy tych kamyczków. Nie będę już je malować na zęby. Ale zobacz, ile byś miała zębów. Ile by kasy przyniosła. Nie, ona mi dawała zawsze jakiś mały upominek, nie kasę. Jak to nie kasę? No, to może w ogóle jak zęby. No mówię przecież, że to w ogóle jak zęby. I co, to trzeba na początku wsypać? Ale podłoże. Ten meszek można troszeczkę wyperfumować. Nie, nie będę jej robiła tej wielkiej sauny perfumowej, może? Kitek, co ty zabierasz sobie? Nie zabrałem nic. Teraz dajemy nasze diamenciki, że pan. Jak to ci wielki cykucharze? Nie, to się tak sypie. To się tak... magicznie. No, o, dobrze, teraz lepiej. No dobra, oddam ci. No co? One muszą być troszeczkę bardziej porzucane, żeby naprawdę tu miała ślicznie. Bo przecież jakbym tak ją wypuściła na dwór, to przecież zaraz by ktoś ją za komara wziął. Żyjesz? No co? Fiolet. Ładne, takie szkiełka w sumie z tego wyjdą. Jak to tak ładnie zrobimy. Gdzie ten myszek? Aha, ten myszek musi być bardziej z tyłu. Ślicznie. Teraz mamy takie kryształki. One są znowu przezroczyste, tylko troszeczkę mniejsze. Są naprawdę śliczne. Czyli po prostu trzeba... Oj, rzuciłeś mi na... Ej, no weź uważaj. A dobrze, że tyle mnie tym rzuciłaś. Nie. Tak, no. Kiedy się dodaje grzybki?
No jak on teraz leży? Najpierw kamyczki, kamyczki. Poproszę kamyczki ze słońca. Myślisz, żeby się nasłoneczniły bez przesady? Wątpię. Ale przynajmniej chociaż miały taką zajaweczkę słońca. Widzicie, bo tu jest nawet taki coś, że to jest latarką nawet można na to poświecić lub słoneczkiem. Ej, to latarką poświecimy. No później można nawet flashem z telefonu. Tadam. One są... myślałam, że to szkło, to jest plastik. No ale dobra. Nie wymagajmy za wiele. To są ciężkie czasy dla wróżek. Czy chcesz mi powiedzieć, że to nie są prawdziwe kryształy? To mało osób w nie wierzy, żeby były dobre czasy. Ej, ładnie, tak lekko przykryłam te kryształki, ale nadal je widać. Teraz sobie zamontujemy maszumiki. Zobaczcie, jakie one są słodkie. To jest fioletowe i różowe. Słodziaś. Ale lepiej nie jeść. Lubię we wróżkach to, że kojarzy mi się z dworem. Ja uwielbiam czas spędzać na dworze, więc z chęcią bym im towarzyszyła. A zawsze oglądanie Cynki jako już dzwoneczka z Piotrusia Pana było dla mnie tak cudowne. Tam były takie śliczne widoczki. Więc teraz spróbuję to, co oni tam mieli, odwzorować tutaj. Cynka była mega kreatywna, więc ja mam nadzieję, że również po niej będę. Może zostanie moją wróżką chrzestną czy coś. Ja wiem, czego tam będzie brakować, Mufika. Dobra, nie przeszkadzaj mi teraz, ja po to idę. A ty możesz, no możesz coś tu jeszcze popracować. Zaraz jestem. Dobra, Mufika, słuchaj, skoro to jest pusinowa wróżka, to ona potrzebuje dużego przytulaka. Proszę do środka, tak. Ale to nie jest pusin. No, ale to jest Crushwile. No dobra, ale ona chciała, no. Dodatkowo trzeba jej jedzonko, proszę bardzo. To jest mini tarta, którą wcześniej robiłaś. No, odcinku proponowano, robiliśmy jej mini wersję. I soczek, w sensie lemoniadka. No, soczek. I tak, ale wróżki nie jedzą takich rzeczy, nie możesz im takie rzeczy dawać. Spokojnie, ja też coś pomyślałam, ale jeszcze to chcę zaznaczyć, że to jest oszustwo, bo to drzewo nie wygląda wcale wielkościowo. Ej, masz rację! Ale oszukaństwo! Żartuj, że nie mów, że tylko jedno jest takie. No dwa są takie, wiecie? Ale mi jest przykro, serio. Ja myślałam, że to będzie taki ładnie z tyłu. Ale spokojnie, ja mam tak, naszą muffinkę. Z automatu z kulkami. No i na wierzch nasze naklejaski, ale na chwilę poczekają. Więc nie, nasza muffinka. Nie, czemu nie pasuje ci? Za mały jest, tak? To dobrze, bo ja się przygotowałem, muffinka. Snorlaxa! No, wrzuć Snorlaxa do środka, co? Snorlax nie był dobrym Pokemonem. Jak nie był? No wróżki, no nie wiem, się wydaje, żeby ją zjadł. No zobacz. No możliwe, ale jemu damy po prostu jedzonko, tartę, proszę. O, widzisz, wszyscy są zadowoleni. Dobra wróżko, Boże, jaka ty jesteś mała. Znaczy to nie jest wróżka, tylko to jest ozdoba. Wkładamy nasze wielkie drzewa i czuję się naprawdę oszukana, jeśli chodzi o... No tutaj minus wielki, no zobaczcie. To są takie no drzewa, które ja bym wyhodowała z moimi umiejętnościami i z moją ręką do roślin. No, centralnie. Ogromne, to miało przecież cały tył zrobić. No ten jak przecież tego wszystkiego nie zasłoni. Pusin, Pusin, czy my mamy jakiś pomysł? Oczekiwania kontra. No przestań. Stoj, ale no nie co? Wie. Taka prawda, no. No co, no przecież ja tutaj nie mam w ogóle rzeczy, żeby z tego robić. Na pewno tam nie ma jeszcze tych drzewek no w środku. Nie, no te drzewka to jest największa porażka w tym momencie. Totalnie, dobra, ten mech też nie ratuje sytuacji, powiem wam, bo na to chyba coraz gorzej. Ja to spróbuję jakoś wybronić, dobra? Matko! Różka, jesteś, okej. Okay. To chyba nie był dobry pomysł. Daję ci, Mufinka, minutę i masz to naprawić. Dobra. Mufinka, po pierwsze, to ponad minuta minęła, a po drugie, skąd się tu wzięła sakura? No wyrosła z Japonii, chyba musieliśmy jakieś po prostu, wiesz... To drzewko, które było takie małe, wyrosło, tak? Chcesz tak to powiedzieć? Jakieś ziarenko chyba z nami przyleciało. Dobrze, że ja akurat mam zapasową opcję, co z tego zrobić. Proszę bardzo, pusinowa wróżka, więc pusinowe double tea. Wejdź tam. Aj, przez... Czy ty rzuciłaś moim double tea? Ale brokat to będzie z naszej wróżki się sypał, która na razie jest w tym tutaj pudełeczku. Zanim ją tutaj wpuścimy, ja bym jeszcze zbierała z naklejką, bo ta naklejka mi się tu w ogóle nie podoba. Do tego użyjemy naszych muffinkowych naklejek z naszego muffinkowego sklepu. Mamy wersję holu i mamy wersję zwykłą. Oczywiście link macie w opisie. Co by mi tu pasowało? Ładnie by tu wyglądał. Tylko musiałabym go troszkę podciąć. Nożyczki. Wycięłam troszkę bardziej naszego kieraska. I teraz nakleimy go. I mamy nasze wiaderko na wróżkę. Myślisz, że jest okej? Okay? Myślę, Mufinka, że trzeba coś tu wykombinować jeszcze. A mi się podoba. Tylko czekaj, ta Mufinka mi się obróciła. Pusin, jak oceniasz? I mi się podoba. 5/10. Nie zaczynaj. 6/10. Dziękuję. Proszę, ja was bardzo, nasze skończone akwarium prezentuje się tak. I mi się bardzo podoba, serio. No, w sumie jest dobrze. Co prawda nie wyszło z tymi drzewami tak, jak myślałam, że to wyjdzie, ale i tak jest, uważam, urocza. No, powiem wam tak. Chwile świeciły, ale teraz już ledwo, jeśli mam być szczera. Więc to taki słaby gadżet. Moja droga, wróżko puszynowa, zapraszam cię do tego nowego domku. A więc, dobra, uwaga. Kitek! Gdzie jest wróżka? Wróżka uciekła! No po co my się tak staraliśmy? Ej, no jest mi teraz przykro. Puszyn, chcesz tu wejść?